Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku ta twarz wygląda znajomo w The Sims 4. Jest ze mną Piotrek. Jestem, dzień dobry. I dzisiaj demaskujemy naszego pięknego agenta, którym tak. Jest Ilona Ostrowska. Ilona Ostrowska. I jak nam powiecie, to nie wiem. Zobaczymy. Naszą serialową Lucy będziemy robić. Dobra. Tomuś, kosteczka. Ja się boję, że ją zmarszczę. Ja ją tak strasznie lubię. No, kosteczka. Ja ją uwielbiam. To jest moja ulubiona aktorka. Ja też. Znaczy moja też. Ja też. Jeśli to zobaczy, to... To nie my jak coś, to nie my. To nie my. Nie Tomek 90, nie, nie. Happy, to wszystko Happy'ego wina, on chciał. Zobaczymy. Dawaj, kosteczka. Raz. Dwa. Trzy. Miałem same czarne. Cztery. Pięć. Mam białą. Kurczę, czarna. Przepraszam. Znaczy jest taka mulatka, no. To czarna czy mulatka, halo? Taka kawa. Czysta kawa czy kawa z mlekiem? Kawa lekka z mlekiem. Takie, wiesz, tak... Jakby to nazwać? No, takie ciasteczko. O nie. No tak, no. Rozbieramy, co nie? Standardowo. Rozbieramy. Dobra, okej. Jakie ona ma gabaryty. No właśnie, moja też ma trochę takie... Nie Lucy. U mnie to jest jak 8. Czekajcie, ściągnijmy jej te włosy od razu już też. A co? No zobaczymy. No dobra. Jesteś gotowy? No, jestem gotowy. No dobra, uwaga. 3, 2, 1, start. Boże, no. Przede wszystkim włosy. Włosy. Ja też zaczynam od włosów, to jest chyba naj... Chyba takie będą najlepsze. Ona ma troszkę dłuższe w sumie. A to zobaczymy, czy takie znajdę. Nie, to w ogóle nie. Kurde, to wygląda jak... O Jezus, jakby ją ktoś od... Dobra, nie. Kurde, kobiety... To są najlepsze. Dobra, nie, a wiecie nie? Co? Pierwsze gabaryty, bo... Nie, włosy, ja muszę mieć najpierw włosy. Jezus, chyba, Natalia, jak Piotrek ten. Nie. Co? Nie, nic. Przypomniałem takie się ma teraz, synka. Teraz ma takie... Aha, okej. Okay. Z taką wąską talią. Oj, bardzo wąską. Dobra, brzuszek w ogóle wciągamy prawie na maksa. Dobra. Coś mi coś za chuda wyszła. Mi też troszeczkę za chuda, muszę ją... O, dobra, może troszkę tak więcej ciałka. Dobra. Więcej, o tutaj. Tu możemy troszeczkę zmniejszyć, troszkę szersza. O. Ma wysokie czoło, ma brwi tak, troszkę to jest, bliżej. No, to jest Ilonka, tak. Usta. No. Dobra, okej. Nie, ja usta wezmę z gotowych, bo tak będzie łatwiej mi dopasować. Ty, ja sobie zdjęcia nie odpaliłem. To, co ja? O Boże, czekaj. Pięknie. To ja nic nie klikam, to doliczymy minutę. Nie, już, odpaliłem. Aha, sobie w to... ten. Boże. Dobra. Teamspeaka, dobra, mam. Dajmy takie usta. Jestem genialny po prostu, no ja to wiem, no. No zdarzy się czasami, chociaż w kasie ostatnio wygrywasz. Tak, to fakt. Jak ktoś nie widział, Piotr jest zapis. Jest, ale weekendowe mi nie idzie tak źle. Często wygrywam. No bo tam wiesz dokładnie, co masz robić i to robisz, że nie słuchasz się innych. No to fakt, to prawda. Dobra, oczy takie bardziej troszeczkę... Ona ma zielone czy niebieskie? Zielone. Czekajcie, to jej wciśnij. Czemu ja ci to nie mogę wcisnąć, kochana? No. No takie ma oczka bardziej, tylko zielone. Tu... Twarz ma bardziej taką... Taką... Jezu, jakbyś powietrze zasała. Jak ty wyglądasz? Oczy ma mniejsze. To jest Lucy przed mszą chyba. Proszę cię. Nie, no ona mnie wyjdzie. Co ty masz z tą głową, ty się... Usta ma inne, muszę jej zmniejszyć. Ona ma ten nos troszkę szerszy. Tylko troszkę powiedziałem. Dobra. No powiedzmy, że ma takie. No dobra, okej, teraz tak. Nos ma troszkę większy. Zróbmy to. Okej, okay. Powiększyć. Zróbmy o. Tak. Nie, te oczy. No ma otwarte oczy. Czy jest to Lucy? No jak światło, zgasi się. Ej, naprawdę jest ciężko ją zrobić. Ona ma taką dziwną twarz. Jest. Ma taką ładną.
Jest teraz zdziwiona, by zobaczyła stan konta. Nie wiem, nie po, wiem. Po nie tym, wiem. Po wszystkich sezonach rancha. Że tak dużo, czy tak mało? Dużo. Chociaż to TVP było, więc nie wiem w sumie. No co łaska. Tak. A też poprzed. No, no. Tam nigdy nie było dobrych zmian. O! A jakby dać jej bardziej to... Nie, za małe te oczy coś jej teraz mi dałem. Tu nie. Mi te oczy cały czas nie grają u niej. No mi pulchna wyszła, tak jakaś blada. Ojciec młynarz, matka szklarz, ja nie wiem. O, ja bym ją... O. Kurde, aby teraz śpiewała do karpia. O. Wiecie co, ubierzemy ją. Dobra, to nie, ubierz ją. Nie, ten ryj wygląda źle. Tomek! Co? Ja też ją lubię, ale jak źle wygląda, no. Co ja poradzę? Jakby i trochę... Jezus, no ona wygląda, by się na asfalcie położyła i po niej walec przyjechał, no. Ej, w sumie u mnie nie wygląda najgorzej, no, wiesz? To u mnie jest katastrofa po prostu. Kataheta. Kambodża. Ej, naprawdę, u mnie nie wygląda najgorzej. Wygląda jak E.T. E.T. go home. Nie wierzę, dobra, ej, ja jej nie zrobię. Dajmy jakiś taki lekki make-up. Usta takie lekko pomalowane. Dam jej te... Nie, może inne. Chociaż ona... Takie, bo ona ma zazwyczaj taką błyszczącą wargę. Chociaż wygląda dla mnie trochę bardziej jak drzyzga w tym momencie. Chyba zaściśniłem jej bardziej te usta. Muszę jej trochę... A u mnie wygląda jak... Jak nic. Boże. Nie. Czekajcie, jeśli... może jak ją ubierzemy, to będzie wyglądać jak człowiek. Może trochę większa warga? Albo pracz. Nie. Czekajcie, te w sumie te spodenki źle nie wyglądają. Dobra. Dajmy jakieś obuwie, coś na płaskim podeszwie. Na płaskim podeszwie. Płaskiej podeszwie. Nie, za bardzo ma chyba wystającą tą wagę. Dobra, ubrałaś tak luźno. Dobra, dajmy jeszcze jakiś naszyjnik. Może to coś podreperuje tą twarz. Żeby coś rzucało innego w oczy niż twarz. Mhm. Ja chyba muszę jej kolor oczu zmienić na ten... Boże, jej oczy nie zmieniam, widzisz? Na jak takie. To były zielone? Takie niebiesko-zielone ma. Aha, no to wziąłem coś pomiędzy, nie wiem. Powiedzmy, że to jest groszek zielony. Groszek zielony. Daj mi kolczyki, których, dobra, widać tak delikatnie, ale ich nie chcę. Chcę jakąś bransoletkę może. O, no, z rzęsami od razu ładnie. Ona ma te oczy takie ładnie. Charakterystyczne. A ty masz rzęsy, no tak. No to. Daj mi perły, jako takie ten, do projektu, jako że. Ona już jest dama samą w sobie. Jest. Nie mamy minut jeszcze? 3,5. Kuźwa, nie, no ten... Dobra, ja ją ubiorę. Ona lubi takie luźne koszule, takie kobiece, fajne. A w ranchu się ubierała dosyć... Tak typowo, tak normalnie. Jak Amerykanka. Taka American, dokładnie. Jakaś tam, ta jakaś kurtka zwykła, o coś w tym stylu nosiła zazwyczaj. Boże, jej koloru włosów nie zmieniłem. Brąz. No może teraz, tak troszkę? Z daleka? Albo z tyłu? Miała taką koszulkę, pamiętam. Znaczy, nie wiem, koszulę. Miałem tak... Kuźwa, ale ja bym ją dał... Ubrałem. Coś takiego, co miała na przykład u Wojewódzkiego. Coś o takiego Boże, ja nie bardzo. Pamiętam. A ja pamiętam. Widzicie, przygotował się. Normalnie wybieramy lubię. Simkę dwie ja minuty on... przed nagraniem, a dzisiaj nie, on już od 2 dni oglądał. Nie, cofnij. Po prostu tak, zazwyczaj myślimy, kto jest po prostu na czasie. No i na czasie jest bez wątpienia Ilonka. Nie, wygląda jak matka po porodzie. O, nie wybiorę nic. Dam ją w samym biustonoszu i będzie dobrze. Jakby to dać, to jest takie fajne. Ale nie. Ej, ma tam koszulę. Nie no, przecież ona wygląda... Takie coś nosiła. Nie, jednak to mi pasuje tylko.
Albo... O, takie coś. Albo może inny kolor. Nein. Do tej karnacji i jeansy. Interesuje. No właśnie, ale ja tak pod koniec, jak już skończymy, to zmienię, żeby pokazać, jak ona wygląda w normalnej. Jeansy. O, nie, nie, nie. Takich piersi to też nie masz, bez przesady. Może wyżej, ale troszkę mniejszy. O. Czy ty masz pupę? No nie widzę, czy masz pupę, ale sądzę, że masz. Dobra. Nie, nie, ten walec dalej jeździ po tej twarzy. Moja też trochę tak z twarzy, tak ten, ale zobaczymy. A jakby zmienić kolor tych spodni? O, takie. Bo ona ma taką... Ale to jej muszę zmienić. No ma tą twarz taką, taką... To musi minutę jak coś. Aha, masz minutę, pięknie. O. Nie, to jak dyrektorka szkoły. Jezus. Jakaś koszula zwykła. Ona ma duże rzeczy, szerokie te usta, tak? Nie, tą dolną warkę trzeba jej zmniejszyć, o. O Jezu, ja muszę coś... O! To jest Lucy. Czy jej dałem buty? Daj mi buty, dobra. Czyś jak NPC w Minecrafcie. Gramy. Luz. Czekaj. 18 sekund. O Boże, jaki tyłek. No dobra. Więc już nie zrobię, bo jak kliknę, już nie odklikam. Będzie tak koszula w Piotrka. Dobra, jeszcze. O. Poprawię trochę, żeby nie było takiej... Nie, no chyba nie wyszła mi już taka źle. Powiem ci, że z twarzy nie jest najgorsza u mnie. Aż tak, nie jest aż tak chyba źle. Poczekaj, zmienię jej karnację. Zaraz zobaczymy, jak to się będzie śmiać. Czekaj, ci już robię zdjęcie. Już. Tylko, że nie chcę mi kciuka odczytać. Już, uwaga. No, co jest? Dobra, jest. Poszło. Troszeczkę zapulchna mi wyszła. Dobra, mi oczy otworzyła. Ale... Czekaj. Tylko, że... No. No, come on, patrzcie prosto. Z daleka... Wygląda tak. Dobra. No ładno. A to jest ta z tą karnacją, którą miałeś, czy...? Nie, zmieniłem. Aha, to ja nie widzę. Dobra, to będę musiał obejrzeć odcinek. Czekaj, bym mojej dał trochę ciemniejszą karnację. O. No ładniejsza. To jest ta naturalna, tak? Tak. W sumie obydwie trochę coś przypominają. Obydwie, no twoja, no. Obydwie mają klimat Lucy takie. Tak, tak, mają coś takiego. Mają coś takiego w sobie, to fakt. Podoba mi się. U mnie moja postać w ogóle naturalnie ma tą najjaśniejszą karnację. U mnie w obecnym momencie ma... Jak zaś ci powiem. Czwartą. Bo ona ma taką. Mhm. A według tego, co robiłeś, to która? Zaraz ci cofnę, czekaj, już patrzę. Zobaczmy, jak u mnie będzie. To była raz, dwa, trzy, cztery. Piąta w drugim rzędzie. Z włosami no, się zlała. No moja też, ale ja wiesz, ja wiedziałem, że ja ją później przerobię ten. Zmienię jej ten. Kolor skóry i wygląda, według mnie, ja jestem zadowolony. No ja nawet w sumie, no... Ilonka. Powiedzmy, że też. Pozdrawiamy, całujemy. Pozdrawiamy serdecznie. I dokładnie. Czekamy na 11 sezon Rancho. A będzie w końcu, czy nie? Nie, właśnie nie. O, dupa. Okej, więc mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Był ze mną Piotrek. Byłem. I pamiętajcie, żeby pisać nam w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku. To twarz wygląda znajomo w The Sims 4. U Tomka i u Piotrka na kanale. Dokładnie tak. Taka sentencja na koniec, wiecie. I pamiętajcie, tak. Łapka w górę, komentarz i subskrypcja w takim czerwonym znaczku, jak nie macie oczywiście. Tak. Bo mamy też inne serie niż tylko ta. Piszcie w komentarzach, jak uważacie, że nam wyszła Ilonka i komu wyszła lepiej. Mhm. Więc jeszcze raz był z nami Piotrek. Byłem. Byłem sobie, więc do następnego razu. Pa, pa. Pa.